kiedy wreszcie front dotarł na Górny Śląsk, nastąpił gwałtowny wstrząs i paradoksalnie stało się tak, że ten wstrząs i ten pierwszy wielki kontakt z wojną mieszkańców Górnego Śląska, ludności przede wszystkim cywilnej, nastąpił w momencie już schyłkowym wojny. W tej radiu jeno sucho, jeno sucho, daleko usunci Rusjanie, a Rusie są idą, na Opole idą te Rusy, nie? Plakaty były, pst, Feind hat mit. Die kam abend in unser Haus gelaufen und haben gesagt, die Russen sind bei uns in Gogolin. Ja już tyłem plecuma zatkiem do drugi, ku drudzy, nie? A ten faktycznie od szelu i opaj, no powiedział o panie i przewrócił się. Ja do tego zuja słowa nie umiał powiedzieć, opatut, nie? No. I później zginęła babcia, zginęła moja siostra, zginęła od tej mojej ciotki, ten drugi syn zginął, no a ciotka i ja ostałyśmy bez nogi. I tam Rus stał i już naciął, postawił ich do strzelania. A ja zaleciała tam i płakała, bo Rus zabił Patra i wypełnął nos. I to on się stracił później. I on tam po tych pierzynach, po tym wszystkim żgał. I on, Kuda German, to się zapamiętało to na całe życie, Kuda German. No, ale tam Germana nie znalazł i on żon w tej piwnicy zapalił. I nas, ci małe dzieci tam były, ale mnie wepchnął. I w piwnicy chciał zamknąć.